W tym filmie pokażę Wam, jak zainstalować Windowsa 11 na niezgodnym komputerze, czyli na tym, który nie ma TPM 2.0 i który nie ma obsługiwanego procesora. W tym poradniku pokażę jakby dwa sposoby, jak można to zrobić. Pierwszy sposób to będzie taki ładniejszy sposób, który będzie działał na komputerach, które spełniają wszystkie wymagania oprócz TPM 2.0 i oprócz procesora, z tym, że muszą te komputery mieć TPM co najmniej 1.2. Takie obniżenie wymagań. A drugi sposób to będzie taka instalacja z podmienionym instalatorem z Windowsa 10, który będzie można zainstalować na dosłownie każdym komputerze. Czyli teraz pokazuję ten ładniejszy sposób na komputery z nieobsługiwanym procesorem i z TPM 1.2. Oczywiście miejsce na dysku też tutaj będzie potrzebne, prawda, 64 GB, o ile dobrze pamiętam. A więc tak, aby teraz ominąć te wymagania, musimy przejść do edytora rejestru, czyli Windows R, wpisujemy regedit, enter. Potwierdzamy. Mamy teraz edytor rejestru. I tutaj przechodzimy do folderu local machine, rozwijamy ten folder. Teraz przechodzimy do folderu system, rozwijamy, do folderu setup. I w tym folderze, tak jak widzicie na ekranie, musimy znaleźć folder MO Setup. Jak widać, u mnie nie ma tego folderu, więc ja po prostu mogę go stworzyć. Czyli klikam sobie na Setup, klikam prawym, nowy, klucz. I wpisuję sobie MO Setup. Klikam dwa razy na ten folder. Teraz już jestem w tym folderze. Jak widać, jestem w odpowiedniej lokalizacji. I tu właśnie na puste miejsce. Prawym, nowy, wartość 32-bitowa. I teraz wpisujemy taką długą, śmieszną nazwę, ale dość mocno logiczną. Czyli wpisujemy Allow upgrades with unsupported TPM or CPU. Klikam gdzieś na puste miejsce, to się ładnie zapisuje. Teraz klikam dwa razy na to i dane wartości tutaj muszę wpisać 1, tak żeby to było aktywne. 0 wyłączone, 1 aktywne. Zostawiam 1 i komenda zostaje aktywna. Mogę już to zamknąć, ale ja to zminimalizuję teraz. Teraz mój komputer tak jakby wspiera Windowsa 11, bo dodałem ten klucz w rejestrze. Ale żeby go zaktualizować, to nie mogę użyć asystenta pobierania systemu Windows 11, co wiecie z poprzedniego filmu. W zasadzie nie mogę użyć żadnego z tych sposobów, które tam pokazałem, oprócz jednego z pobieraniem pliku ISO. Więc teraz muszę pobrać oficjalny plik ISO Windowsa 11. Wystarczy, że wpiszę Windows 11 download w Google, bo może w Google, nie w Bingu. Przechodzimy na pierwszą stronę, link też będzie w opisie. I tutaj mamy tak, asystentem nie można, bo on wykryje, że jest niezgodny. Nośnikiem instalacyjnym dałoby się, ale teraz akurat nie tego nie będę robił, bo to nie jest czysta instalacja. Czyli teraz pobieranie obrazu dysku ISO systemu Windows 11. Wybierz pobierz, czyli wybieram Windows 11, pobierz. Język, oczywiście polski, potwierdź. I mam już wersję 64-bit pobierz. OK, i teraz czekam na pobranie. Teraz mam ten plik, to jest plik obrazu dysku, klikam na niego dwa razy, wchodzę jakby do środka i tu mam aplikację Setup. Otwieram ją. Klikam tak. Przygotowywanie. Tutaj ta opcja zostaje odznaczona. Zmień sposób. Nie wyszukuj aktualizacji. Sprawdzanie komputera. Czekamy na werdykt. Jak widać, wszystko przeszło. Jest OK, ponieważ mogę zaakceptować. W tym momencie już by się wyświetliło, że komputer nie wspiera, więc jak już są zaakceptowane warunki, można przechodzić dalej i po prostu instalować aktualizację. Tak jak to pokazywałem na wielu moich poprzednich filmach, także możecie sobie sprawdzić. Jak widać teraz, wyświetla mi się takie elementy wymagające mojej uwagi. Jest teraz napisane, że ten komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych, aby uruchomić Windows 11. Tu jest też napisane, że komputer nie będzie uprawniony do otrzymywania aktualizacji. No i uszkodzenie komputera, to tam utracę gwarancję, bla bla bla. Takie rzeczy są zawsze, jak się instaluje cokolwiek innego. Oczywiście jest bardzo mała szansa, że jakiekolwiek oprogramowanie, które zainstalujemy na komputerze, uszkodzi ten komputer. To jest tylko takie straszenie, aczkolwiek musimy brać pod uwagę to, że faktycznie możemy nie otrzymywać aktualizacji. Dlatego zalecam przed zrobić kopię zapasową systemu i całego dysku. Przed tą aktualizacją do Windowsa 11, żeby później w razie czego wszystko sobie ładnie przywrócić. O tym też zrobię film. I w tym miejscu, jak widać, mogę po prostu to zaakceptować i aktualizacja pójdzie dalej. Tutaj, jak widać, jest gotowy do instalacji, są do zachowania pliki osobiste i aplikacje. Bardzo ważna rzecz, bardzo przydatna. Oczywiście mogę wykonać czystą instalację. OK. Czyli to jest już standardowa instalacja do końca, ja teraz to zamykam, ponieważ teraz pokażę Wam, jak ta instalacja by wyglądała, gdybym nie dodawał tego klucza rejestru tutaj. Dam 0, kliknę OK, czyli wyłączam tą regułę, więc teraz komputer już nie jest wspierany. Zobaczcie, co się wyświetli. Procesor nie jest obsługiwany w tej wersji systemu Windows. Normalnie jeszcze TPM tutaj wyskakiwał, teraz akurat nie wyskoczył. OK. Także tamten system mamy już zainstalowany na troszkę nowszych komputerach z niewspieranym procesorem i bez TPM 2.0. Tam to się udało zainstalować pięknie. Teraz sprawa wygląda troszkę bardziej skomplikowanie, jeśli mamy na przykład mniej RAMu,
nie mamy w ogóle TPM-u. Teraz sprawa wygląda tak, że potrzebujemy teraz pobrać dwa instalatory. Jeden z Windowsa 10, drugi z Windowsa 11. Tutaj na tym komputerze, jak widać, próbowałem mój patent z poprzedniego filmu z tym edytorem rejestru i z bypass TPM check i te wszystkie inne, a niestety to nie działało. Tak samo na tym komputerze nie działa już ta komenda z poprzedniego sposobu, allow upgrades, czyli teraz potrzeba pobrać instalator Windowsa 11 i Windowsa 10. Windowsa 11 już mam pobranego, więc tego nie muszę, teraz tylko Windows 10. Jak pobrać Windows 10? No to bardzo prosto. Pobieranie obrazu dysku systemu Windows 10. I na tej stronie możemy pobrać już Windowsa 10, ale jeśli otwieramy to z komputera, to tutaj Microsoft będzie nas zmuszał, żeby pobrać narzędzie i nie ma opcji normalnego pobierania. Dlatego trochę go tutaj zrobimy w konia, czyli klikniemy prawym, przejdziemy do Inspect i tutaj ustawimy jako urządzenie, z którego oglądamy tą stronę. Ustawimy na przykład, niech będzie jakiś tam telefon czy tablet. Teraz odświeżamy stronę. I teraz normalnie mamy tutaj pole, w którym możemy wybrać wersję do pobrania. Windows 10 My Update, najnowszy. Język polski, potwierdź. 64 bit oczywiście i mamy pobieranie. Czyli tutaj zmieniamy urządzenie, z jakiego wyświetlamy tą stronę. OK, pobrałem. Teraz mam dwa pliki instalacyjne, czyli pliki obrazu dysku 10 i 11. Pozwolę sobie użyć Painta, żeby wam pokazać, co trzeba zrobić. A więc tak, po lewej stronie mamy plik instalacyjny ISO, narysuję taką płytkę, z Windowsem 10 i drugi plik to jest ten z Windowsem 11. I tak, ten plik cały Windows 10 musimy skopiować do nowego folderu. Otwieram sobie nowy folder, dajmy na to, że to jest folder. Całą zawartość tego pliku ISO kopiujemy do tego folderu z tymi wszystkimi folderami. I tam będzie taka lista folderów w tym folderze. A stąd weźmiemy tylko jeden plik, który się nazywa install.vim. To jest duży plik, on zajmuje jakieś 4-7 GB chyba, albo 5 GB. Taki największy plik. On jest w folderze sources. Ja to zaraz pokażę, gdzie on jest. I ten plik kopiujemy też do folderu sources w tym folderze. A usuwamy stąd, czyli taki out, a stąd usuwamy install.vim, który pochodzi z Windowsa 10. Czyli wszystko sprowadza się do tego, że w pliku instalacyjnym Windowsa 10 wywalamy install vim z Windowsa 10, tylko podmieniamy go na Windowsa 11. Tylko ten plik vim. Tak, żeby cała otoczka tego instalatora była z dziesiątki i żeby on nie sprawdzał żadnych wymagań systemowych. No i teraz pokazuję. Czyli tak, najpierw wchodzę do pliku Windowsa 10, kopiuję wszystko, tworzę nowy folder, nazywam go jak chcę, to nie gra roli, i do tego folderu wklejam wszystko, co skopiowałem z pliku Windows 10. Teraz, gdy wszystko się już przeniosło, jak widać tu jest przeniesione, wchodzę teraz do instalki Windowsa 11, do folderu Sources i tutaj kopiuję plik install.vim. Żeby go znaleźć, to posortujcie według rozmiaru, to będzie ten największy. I kopiuję. Teraz przechodzę do tego mojego, robię ISO, tak samo do folderu Sources. Tutaj wklejam sobie ten plik, tu oczywiście krzyczy, że jest zbyt mało miejsca, ale ja po prostu teraz usunę sobie ten install vim stąd, usuń go i tutaj spróbuj ponownie. Jak widać teraz on się ładnie nagrywa i pliki się zamieniają. Pliki się już skopiowały, więc mogę to wszystko pozamykać. Przechodzę sobie do mój komputer i teraz po prostu klikam na te dwa dyski prawym, wysuń, prawym, wysuń. Powysuwałem sobie tamte dyski, żeby mi tutaj bajzdu nie robiły. Przechodzę do mojego folderu, odpalam po prostu setup. Zainstaluj Windows 10, no bo tutaj wszystkie pliki są podmienione, więc on będzie ciągle twierdził, że to jest Windows 10. Tu muszę wybrać nie teraz i odznaczyć to dalej. Postanowienia licencyjne to po prostu akceptuję. Zainstaluj Windows 11 Home. A, no właśnie, bo tu już się zmieniło. Instalacja Windows 11 Home, a tutaj mam instalator systemu Windows 10. Okej, no to śmiesznie. I teraz tak, ważna rzecz. Tutaj mam zaznaczone zachowaj pliki osobiste i aplikacje, prawda? Pliki osobiste i aplikacje zostaną zachowane. Ale czasami u was może być tak, że tutaj ta opcja będzie zaznaczona jako nic i nie będzie można jej zmienić, ponieważ będzie się wyświetlać tutaj, że próbujesz zainstalować na tym komputerze poprzednią wersję systemu Windows. To znaczy, że ten plik ISO Windowsa 10, który pobraliśmy ze strony Microsoftu, to jest plik starszy niż kompilacja systemu na naszym komputerze. W związku z tym, jeśli odpalamy takie ISO, to wtedy nasz system będzie chciał się jakby zdowngrade'ować, czyli cofnąć wersję do tyłu, co będzie się wiązało z całkowitym usunięciem wszystkich danych, czyli z taką czystą instalacją. Dlatego jeśli wyświetla wam się taki błąd, że nie możecie zachować plików osobistych,
to polecam sobie po prostu przejść w start ustawienia i tutaj wstrzymać sobie aktualizację na przykład na 7 dni. Teraz, gdy będziecie mieć wstrzymane aktualizacje, to na przykład po kilku dniach będzie można znowu przejść na stronę Microsoftu, z tej strony Microsoftu znowu pobrać najnowszą kompilację systemu, podmienić te pliki ISO i wtedy Wam powinno zadziałać normalnie z zachowanymi wszystkimi plikami osobistymi. Albo możecie też spróbować pobrać jakąś wersję z Insidera, na przykład jakąś jedną wersję następną po tym, co macie właśnie z komendą winver, ja tu mam na przykład 1.9.0.4.3, to jakąś jedną następną wersję i wtedy już jakieś ISO następnej wersji, to wtedy już Wam to zadziała. Więc ja zachowuję pliki osobiste. Ja tutaj Wam skipnę tą instalację oczywiście, ponieważ zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy się wszystko ładnie zainstaluje, bo jak testowałem wiele innych sposobów na instalację Windowsa 11 na niewspieranym komputerze, to na przykład system Windows 11 się instalował, ale pasek zadań był z systemu Windows 10. Czasami się w ogóle cały system wykrzaczał i był po chińsku, nie wiem dlaczego, więc robiłem dużo testów i te dwa sposoby działają najlepiej. Oczywiście najlepiej działa ten sposób pierwszy na te troszkę nowsze komputery, gdzie tylko procesor nie działa, to wtedy jest naprawdę świetnie. I oczywiście ten klucz rejestru to sam Microsoft udostępnił, dając właśnie taką furtkę ludziom na instalację tego systemu, mimo iż ich procesory nie wspierają oficjalnie Windowsa 11. No ale Microsoft oczywiście każe nam zaznaczać tam tą opcję, że robimy to na własną odpowiedzialność i że możemy nie dostawać aktualizacji, tak jak już to mówiłem wcześniej. Także ja tutaj czekam na instalację i zobaczymy, jak to będzie. Tutaj na razie możecie zobaczyć, bo zainstalowała mi się ta poprzednia instalacja, czyli na te lepsze komputery. Tutaj jak widać tapeta nie przeszła, coś nie zadziałało, ale myślę, że można ją zmienić. W Windows Update widzę, że pojawiły się aktualizacje. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale powinno wszystko działać. Pliki oczywiście zostały. Jak widać tutaj Windows 11 Polish, ta instalka została. Wszystkie pliki z folderu pobrane tak samo zostały. Nic się nie usunęło. Oczywiście z tak zainstalowanego systemu będzie można się też cofnąć z powrotem do Windowsa 10, a jak to zrobić i jakie są tego zasady, to link będziecie mieć w opisie i w karcie na górze. Tak więc w tym filmie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby przed instalacją zrobić sobie kopię zapasową dysku. Taki film też zrobię. No i cześć.